Dobra, nadeszła pora. Pakować to duże pudło. W zestawie. Skrzydło. Z kalibru kaba. Podwozie. Lotki, klapy, niezidentyfikowany kabel, opychacz do klap, serwa, popychacze, lotek, rzepy, łogon, śruby skrzydła. Skrzydła przypuszczam, raz, dwa, przednia jest na sówkę, no i główna część programu, czteropłatowy prop, nachylenie nie, płatów nie jest jakieś agresywne, więc zresztą ma to sens, skoro są cztery. Miejsce na baterię 2200. Mówią, że jest ciężki na nosie. Dobre wieści, lubię samoloty, które są ciężkie na nosie. Port bindowania, żeby się nie grzebać, tu został przedłużony. Tu. I samolot binduje się idealnie. No, jak najbardziej równo jesteśmy w stanie go położyć, bo kontroler, który dostajemy z tym samolotem, to AS3X. Nie jest to sam odbiornik. Jest to pewnego rodzaju żyroskop, wbudowany razem z odbiornikiem. Pozwala to ładnie wytłumiać różnego rodzaju dziury powietrzne, gwałtowne powiewy. Po prostu ładniej leci. Nie jest to taki autopilot jak w kabie Safe. Jest to po prostu mechanizm wytłumiający. Pilot jest. Nie musieli się tu przypatrzeć temu, może tu jakąś kamerę wstawimy. Nie ma dużo roboty z tym. Więc jeżeli spodziewaliście się, że będzie jakiś build, to nie ma. Nie dość, że udało mi się to stargować do połowy ceny, to jeszcze, co to jest grane, na odwrót jest, to jeszcze jest zbudowane za nas, był to model tak zwany X-Display, czyli sobie gdzieś tam wisiał w namiocie na pokazach, jak są targi zawsze razem z pokazami. No, wygląda to mega, muszę przyznać. Szkoda będzie to rozbijać. Wbrew temu, co się spodziewałem, ogon ponoć tylko i wyłącznie trzeba jakąś taśmą złapać, nie ma żadnych śrub. Te zatrzaski do tych cholernych haczy. To jest chyba najbardziej denerwująca rzecz. Została wymyślona. Tu jest draśnięcie, coś tu i tam, ale dlatego był dużo, dużo, dużo tańszy. Tu mamy Channel 2. Kurczę, super. Nie są opisane. Kanały są tylko numerki. Trzeba to zbindować i tyle. Przeraziła mnie cisza, bo zawsze jak się wpina baterię, to jest zawsze jakieś pszip. Coś się dzieje, ale czy się dogadają.
Binding. DSMX 22 milliseconds. Telemetry. O! Bind complete. Nigdy w życiu tak bezproblemowo szybko niczego nie podpiłem. Ładnie ciągnie skubaństwo. A potem mamy klapy i podwozie. Ciekawe w jakiej kolejności. Gir chyba jest przed klapami. Przynajmniej tak jest w spektrumie zazwyczaj. Tam się spodziewałem podwozia właśnie. Klapy chciałem tu, ale chcieć sobie mogę. Flap system, switch, D. Zaraz, no przecież wszystkie mam na zero ustawiam. Czyli jak kręcę... Minus 100%. Schowane. ...20%. I zobaczymy, ile pójdą do maksa. Nie do 100. Do 100. No dobra. Klapy... ...startu. I klapy... ...nie klapy. Opóźnimy je do 2 sekund. Żadne. Start. Lądowanie. Czyli nie latamy, tylko kołujemy. Jest kuźwa ciężki. Skręca do lewej. Dałem mu klapy do startu. Chyba boję się tym startować. Dobra, symulator najpierw.